Oni to serio chcieli otworzyć w tym roku? To jest najlepsze, że z plaży w ogóle tego hotelu nie widać. Teraz czuję się jak taki eksplorator, który odwiedza takie miejsca, w których jeszcze nikt nie był. Robi wrażenie. O, tu można wejść przed podsiadką. Tam dwóch takich typków stało z krótkofalówką, zobaczyli nas i poszli w drugą stronę. Przejdziemy jeszcze kawałek dalej. O, o, tutaj z tej perspektywy wam go pokażę. Nowy dzień, nowe możliwości. Po raz kolejny jesteśmy z wami. I nie wiedziałem, że taka czerwona lampka świeci, jak się nagrywa. Pierwszy raz to widzę, może coś się pozmieniało. Julek znalazł w apartamencie jakąś łopatę. Pokaż tą łopatę. Nie jest ta, którą pochowaliśmy? Tak mi się wydaje, że to jest ta, co zostawia takie ślady aluminiowe na ręce. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od wniosków i informacji i ciekawostek, Justyna. Więc możesz takimi się podzielić. Ale jakie? No nie wiem, no wymyśl coś szybko. Jakieś takie ciekawostka. Nie mam pomysłu. Julek tutaj nam czyści drogę. Czyścisz, Julciu? Tak. Bardzo ładnie. Julek się zbuntował i chciał jechać w wózku. Ale byliśmy zabezpieczeni na tą ewentualność i mamy trójkę dzieci wózkowych. Jakby ktoś głupio pytał, to jest lepsze rozwiązanie niż nosić go na rękach. Tak, wiecie, no dziecko ma 3 lata, okej. Okay. I ktoś może spytać, czemu on jedzie w wózku. Ale no to jest właśnie odpowiedź. Nie pytajcie głupio. Bo to jest lepsze niż noszenie go na rękach. Lubimy bardzo dużo podróżować i spacerować, więc nam to sprawia przyjemność chodzenie. A wiadomo, że mały bąbel nie przejdzie powiedzmy 10 tysięcy kroków pod rząd, a my tak. Więc wolimy ich po prostu powozić w wózkach. Albo jechać specjalnie autem, żeby coś zjeść. Wpakowywać ich do auta, poza tym wdychamy sobie jodzik. Jodzik, jodzik! Tak więc nie oceniajmy ludzi po pozorach, więc jak widzicie gdzieś idącą matkę, na przykład z takim większym dzieckiem typu 3 lata jadącym w wózku, no to może być taka sytuacja, że ta matka już przeszła na przykład 10 km i dziecko jest zmęczone. Na przykład dziecko ma 2-3 lata i nadal cycka smoczek, bo tu raczej wytłumaczenia nie ma, nie? Różnie to bywa. No nie wiem, różnie bywa, ale tutaj nie ma jakiegoś większego wytłumaczenia, bo cycka, bo co? Kurczę, dziecko jest malusie, to musi sobie pocyckać, ale mając 1,5 roku czy 2, no to już chyba jest wiele metod, żeby odsmoczkować dziecko. Jak nie znacie, to pytajcie. Durny. Justyna przed chwilą pytała, czy flaże i te ptaki też odśnieżają takim zwykłym mini pługiem. A Wojtek do mnie, że łopatą robił. No bo łopatą, tylko że dużą, no. Fest. I ten też przyjechał z łopatą odsypywać piach. No widzisz. Już się nigdy nie będę słuchać. Ale ja się mówię, no jakby to było normalnie, wiesz. A teraz jesteśmy na przepięknym Dziwnowskim Deptaku. Co w ogóle polecamy Dziwnów. Ja już w odcinku rok temu, który robiłam, prowadziłam, nie wiem jak to się mówi, turbo polecamy Dziwnów z dzieciakami, bo to jest naprawdę kupa takich, jak to się nazywa? Nie wiem, jak dla mnie to jest geriatria trochę. No tak nic tu się nie dzieje. Cisza, spokój, no zależy co chcesz z tymi dziećmi robić. No a co byś chciał robić? No, bawić się. No ale Wojtek, w sezonie to wszędzie masz pootwierane, bo my zazwyczaj jesteśmy tutaj po sezonie, bo wtedy rodzice nie mają obłożenia apartamentu, ale no w sezonie to jest w każdym mieście tak samo. No, bo no, powinny być, wiesz, automaty do gier, lody, gofry, ale jest kwiecień. Myślałem, że tu się ktoś zatrzasnął, ale to chyba raczej ktoś chyba koparką zahaczył. Teraz Justynka Bibinka prowadzi nas przez most zwodzony. Chciałem powiedzieć, kochani, że tutaj, w tym ośrodku czasowym, jakieś 20 lat temu przyjeżdżałem z rodzicami. Ośrodek nazywał się Wojtek i w tym autobusie mieliśmy nocleg. To był taki camper, camping, który widzę, że w aktualnym czasie jest już chyba zdemolowany. To ja tutaj mieszkałem. Jeszcze nikt tej informacji nigdy w życiu nie usłyszał, nawet Justyna. Już nie mogę o tym słuchać. Po co jesteśmy w Dziwnowie, to ja o tym mówię. Tu grałem w koszykówkę. A najlepsze jest to, że jak ja byłam mała, to tu też przyjeżdżałam z rodzicami. I możliwe, że kiedyś z Wojtusiem bawiliśmy się na jednej dyskotece dla dzieci. Nie było dyskotek, Justyna. Muszę odnaleźć jakieś nagrania ze swoich dawnych lat albo zdjęcia. Zobaczymy, czy ten ośrodek wyglądał tak samo. Na pewno nie było tamtego bloku, który jest teraz, bo go wybudowali w tamtym roku. Zobaczcie, Wojtek, tu się nic nie zmieniło w nazwie. Tu był wjazd, no tego wszystkiego nie było, tego co tu jest, to nie było tego. Poznajecie gościa? Poznajecie typa? Kto to jest? Co to za typ? Typ na kabanosach? Typ na kabanosach.
może nie automaty, ale Julek wziął mamo, bo ja bym chciał do takiego auta. Co prawda nigdy go nie nauczyliśmy, że tu się trzeba włożyć pieniądze, żeby to jeździło, dlatego czerpię przyjemność samego wchodzenia do tych samochodów. Nie zmieniajmy tego. My dajemy radość sami. Jesteśmy w stanie po prostu zapewnić dziecku bez 2 zł super atrakcję, na przykład ruszając ręką tutaj. Patrz, tata uruchomił już, zobacz. Tata już włączył. Cieszysz się? Tata już włączył autko. Jedziesz? Ekonomia, mordeczki, ekonomia. Nie działa? To naciśnij jeszcze raz czerwony. Czerwony naciśnij. O! O, znowu działa! Julek! Co ty myślisz, że ja cię będę ciągnął? Uwaga! Tak, 16 tysięcy kroków wczoraj zrobiliśmy. Dzisiaj Witeczek jest już ubrany. A Julek bardzo lubi być kremowany kremem po buzi, prawda? Pokaż, Juliusz, jak bardzo lubi być krajem kremowany. Aż się sam rozsmarowuje, zobaczcie. Nie lubię, ale Wituś tutaj, proszę. Dzisiaj przerzucamy się na kamerę GoPro, jedziemy na wycieczkę. Jest piękna pogoda, ale jest bardzo zimno. Zobaczcie. Może faluje? Nie, no już się troszkę ociepliło. Mamy jakieś 7-8 stopni Celsjusza. Bieramy się do samochodu i za chwilkę wychodzimy. Dziś, tak jak i w ostatnim odcinku i we wcześniejszej części, jesteśmy w Dziwnowie. Apartament rodziców Justyny jest na wynajem, więc jeśli chcielibyście sobie tutaj przenocować w jakimkolwiek okresie, na przykład takim jak my jesteśmy, albo w lecie, albo w zimę, jesień, zawsze to jest pięknie. Bardzo, słuchajcie, klimatycznie przed i po sezonie, naprawdę. My, czyli kto jak lubi, nie? My to tak nie lubimy tłumów ludzi. Chyba ty. Zmieniamy kamerkę na GoPro i idziemy. Uwaga na Witka! Zderzenie! O nie! Może z tą geriatrią to troszkę przesadziłem, ale nie przesadziłbym, jakbym powiedział, miasto duchów. Jest godzina 11:40, tu mamy tak, 3 rowerzystów. O nie, teraz wam pokażę najwięcej ludzi, ilu tu widzieliśmy w Dziwnowie. Ale tylko dlatego, że stoją i czekają na toaletę. A my jedziemy teraz do Pobierowa. Z czym możemy skojarzyć Pobierowo? W sumie z niczym, oprócz teraz z wielkim hotelem, który jest budowany, Tadeusza Gołębiewskiego. Jedziemy zobaczyć, na jakim etapie są i czy w ogóle w tym roku skończą. Mieli skończyć, ale po pierwsze ich dobił COVID, po drugie wszyscy Ukraińcy wyjechali na wojnę, więc teraz sytuacja jest taka, że chyba się to nie buduje, stoi. Szukamy na mapie, gdzie idziemy, gdzie jesteśmy, jak uważasz? Zrobimy, mamy test. Julek oglądał przed chwilą tą mapę, zobaczcie. I co pierwsze zauważył na mapie? Szybko, Justyna, chodź. Co? No? Nie wiem. Co powiedziałeś, Julek? Tankuje się auta. A ja mówię, gdzie? I szukam na tej mapie, a Julek mówi, tutaj się tankuje auta. Dzisiaj też na 2 wózeczki sobie jedziemy z Witusiem i z Julesiem. I po raz kolejny was informujemy, że to dlatego, że później jeszcze się dzieciaki zdążą wybiegać, a teraz jest czas dla rodziców, nie? A poza tym idziemy tam, gdzie my chcemy. Otóż to. W Pobierowie to się dzieje. To jest tyle ludzi, co nawet przez Dziwnów przez tydzień nie przejdzie. Trzeba zaznaczyć, że jest weekend. No właśnie, my nie chodziliśmy jeszcze w Dziwnowie w weekend. Kiedy? Nigdy? No teraz. No teraz? Nie no, ciężko. Jak byliśmy 2 dni, to żeby już chodzić w weekend, jak jeszcze weekendu nie było. Ale dzisiaj, Boże. Ale jechaliśmy autem, Boże. I nie było ludzi. Nad morzem chyba jest taki klimat, bo panowie tam na budowie 4 piwka otwarte. I tu nieważne, czy jesień, zima, czy wiosna, to piwko na budowie, znaczy piwko nad morzem musi być, ale to budowa, no to trudno. O, tutaj ładne. Się następny hotel w Pobierowie, nie, to apartamenty. Obiekt uzdrowiskowo-hotelowy, musieli pewnie to nazwać uzdrowiskowy, żeby to robić to... wybudować w pierwszej linii brzegowej. No właśnie, w ogóle wiesz co wymyśliłem? Żeby, jak mamy to miejsce w ogródku na plac zabaw tak zwany, no. To żeby to wszystko piaskiem zasypać. Żeby nie robić piaskownicy, tylko kupić, nie wiem, z 5 ton piasku. Jak znacie jakąś fajną piaskownię, chyba w kotlarni można taki, ale nie wiem, czy w kotlarni jest taki właśnie piasek, na jakim nam zależy. To dajcie znać, zamówimy sobie z 5 ton piasku, odgrodzimy to krawężniczkiem, ubijemy dno albo jakąś wylewkę takiego chudziaka zrobimy i normalnie 5 ton piasku i Julek będzie sobie przerzucał po prostu. Wituś też by chciał kopać w piaseczku, ale ja na to nie zezwoliłem ze względu na kask korekcyjny, który ma na głowie.
mimo że jest pod czapką, a przed nami jeszcze spora droga dzisiaj i sporo różnych atrakcji, to nie chcę, żeby mu się ten piasek nasypał, i nawet najlepiej go wrzuciła w ten piach, wytarzała i wymamłała, ale dobrze, jest tata na straży. Justyna mówi: Wojtek, zrób mi zdjęcie. I Lek do zdjęcia pozuje kopią cały czas. Nasz mały robotnik. Tata go tego nauczył. Tata jest tytanem pracy, dlatego Juleczek też lubi bardzo pracować. Juluś nawet jak jest w żłobku, to mówi: muszę już wracać, bo mam dzisiaj dużo roboty. Najgorsze w takim martwym sezonie jest to, że większość knajp jest zamknięta, jakichś barów i tym podobne. A jak jest jedno otwarte, no to tylko takie dania, gdzie trzeba czekać. Julek ma przekąskę przed obiadem. Taki mamy dzisiaj klimat właśnie z Juleczkiem. A ja cię zaproszę do japy. Ryby i ten bar, który się nazywa japa. Justyna, chcesz dzisiaj do japy? Nie. To jest ty żartowniś. Jak można nazwać bar japa? Oj, dzisiaj kochani zapraszam was wszystkich do japy. Głupie żarty. Idziemy już sobie w stronę hotelu Gołębiewski. Zobaczymy, czy w ogóle tam się teraz da przejść. Wiem, że dwa lata temu to robili drogę. Jest już na pewno przejezdna, ale czy się da przejść? I w ogóle sobie chodzimy tak koło tych restauracji, koło tych barów z lodami i tym podobnym. No wszystko jest większość zamknięte, a ceny są jeszcze zeszłoroczne. Pamiętajmy, że one są już wysokie na tych wszystkich banerach, a przez rok no wiele się zmieniło w sytuacji kraju i w ogóle Narodowego Banku Polskiego. Inflacja. No lody, kochani, będziemy kupować za 15 zł. No, tak lekko. Myślę. Tak patrzymy teraz, wiecie, suchy gof na tam 8 zł czy coś. To, i to są, mówię, stare ceny. To jak teraz na lato... Z 12, 13. No, je będą zmieniać te ceny, to nad morzem taka dniówka to wyjdzie bez spania. Sam obiad, sztówkę za 2-3 osoby. I to tak mówimy w takich barach naprawdę podłych, nie? Żeby po prostu cokolwiek zjeść. Jeszcze goferek, coś napić się. Miejmy jeszcze na uwadze to, że tutaj nad morzem biznesy sezonowe zawsze zawyżają ceny. A jakość jest tragiczna. No bo ludzie wszystko zjedzą, napiszą, co nie napiszą opinii. O, w Dziwnowie, w tym barze, nawet jakby napisali, to nikt tego nie przeczyta, bo jak się idzie po gofra, tata kup gofra, to nie czytasz najpierw opinii. Ale to trzy osoby od nas, widzowie, skomentowali: jedźcie do Ryb Zubowicz, polecają. Tak, więc my wiemy, że polecacie, bo my też tam polecamy, więc tam będziemy też i lubimy wspierać takie biznesy, tak, takie zjeść śledzie. Sobie, śledzie są dobre. No. I to za chwilkę też później w odcinku wam to pokażemy, a tu też ładne miejsca. No. Czarny kot, to trzeba zamknąć oczy? Tak, nie patrz. Ale on nie patrzy, ale on nie przebiega, tylko przeszedł. To się nie liczy. Wracaj w drugą stronę. A tu jest taki ośrodeczek czasowy, a tam największy hotel. Wydaje mi się, że to jest największy hotel w Polsce. A jeśli nie, to jest chyba sieć hoteli z największą ilością pokoi w Polsce. Oni to serio chcieli otworzyć w tym roku? Ale jaka ta rura z góry, jak aquapark, a to pewnie do jakiegoś gruzu. Tutaj jest fajnie, patrzcie, tu jest wielki hotel Gołębiewski, a to taki mini ośrodeczek. Ta działka jest pewnie teraz na wagę złota, ta też. I zawsze można powiedzieć, wiesz co, mieszka pod Gołębiewskim. Wszystko zablokowane. No bo to jest, no wiecie, no to atrakcja, no największy hotel w takim pipidówie miejscówie, nie? Ale ja to się cieszę, że takie coś powstaje, bo wiele jest gdzieś tam negatywnych opinii hejterów w internecie, ale mi się wydaje, że jakby to był Marriott, Hilton czy jakiś po prostu zagraniczny, to by mniej osób pisało na ten temat, aniżeli, że to jest, kurczę, polski inwestor, wiesz, bo każdy mówi: a skąd on na to wziął pieniążki i że wyciął pół lasu i nie, coś tam. No słuchajcie, na pewno wycinka lasu to nie jest dobre, ale patrzcie, ile to jest miejsc nowych pracy, nie? I to całe Pobiorowo teraz zacznie żyć tym Gołębiewskim, tak jak w Wiśle. No, jak w Wiśle, wiecie, wszyscy, jak w Karpaczu. Tak, wszyscy jadą do Gołębia w Wiśle, bo baseny, bo coś, a on wygląda tak paskudnie. No i tragicznie, no więc ale nie, ja to jestem za takimi pomysłami. Oczywiście, tak jak Justyna mówi, no nie za cenę lasów, ale kurczę, no mi się wydaje, że oni wiesz, no na pewno nie zostawią takiego betonowego placu, tam już choineczki jakieś w kopali, to widać, że to nie są choineczki, kurcze, które urosną za 15 lat, tylko one za 3 już będą wilgachne, więc no na duży plus, no tu jest tyle pokoi, tu będzie tyle pracy, tu te wszystkie mini hoteliki, to będą, wiesz, żyły, czy te ośrodki, tak. żeby ludzie przyszli do Gołębieckiego, nie wiem, zjeść obiad, pokąpać się na basenie, czy cokolwiek, tu ludzie z Dziwnowa, czy z Kołobrzegu będą przyjeżdżali, kurcze, bo to jest 60 km, to
to a to jedźmy dzisiaj do Gołębiewskiego, bo jest słaba pogoda nad morzem. Sobie wycieczkę do Pobierowa. No, no. I tutaj wiecie, wszystkie całe gastro no, i to no, wszystko. Parkingi, miasto, podatki, no. Wszystko. I to nieważne, że ten wójt tej gminy czy coś tam został menadżerem tego hotelu, czy jakieś tam pogłoski chodziły. A niech zostanie. No, oby dobrze menadżerował, nie? Nie, to jest ważne, że te pieniądze zostają, wiecie, w Polsce podatki polskie zarabiać będą czy Ukraińcy, czy Polacy, no ale na pewno ogrom ludzi tutaj do tej pracy będzie potrzebnych z wszystkich tutaj tych miejscowości, więc chętnie poczytamy, jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale... Chociaż sami osobiście wolimy takie bardziej kameralne miejsca, chociaż teraz jak mając dzieci, właśnie, no. To się też trochę u nas zmieniło i lubimy takie hotele, gdzie jest wszystko, bo jest to po prostu wygodne. Kiedyś to tak bardziej woliliśmy w takie bardziej... No tak jak dzisiaj, że sobie pochodzić po ten, ale jak nie ma pogody tutaj, no to siedzisz bajlando w tym hotelu, dzieci do bawialni. Tak jak w Karpaczu widzieliście no. Zresztą, że no naprawdę polecamy turbo, bo nie trzeba wychodzić poza hotel. No, się pozmieniało. Bruk brukiem, ale lubimy też zwiedzać takie inne miejsca i tutaj jest domek wczasowy, czy domek letniskowy Ewy Braun. Tej od Hitlera. Ja chcę się dostać do tego Gołębieskiego od strony plaży, dlatego cisnę przez ten lasek, żeby zobaczyć jak to wygląda od frontu. Tu są specjalne schodki do domku Ewy Braun. Tam dwóch takich typków stało z krótkofalówką, zobaczyli nas i poszli w drugą stronę. Poszli tam, gdzie my staliśmy, dość dziwna sytuacja. A tutaj jest dom Ewy Braun. Epoka już dawno tutaj nie mieszka. Szukamy teraz takiego wyrytego w drewnie. Ewa plus Adolf równa się wielka namiętna miłość. Kolejny raz odpowiadamy na pytanie, czy ten wózek Melio z Tybexa jest offroadowy. No można powiedzieć, że tak. Ale Justyna mimo wszystko ma lepsze tempo z Witkiem. Juleczek sobie z drzemkę zrobił. Zeszliśmy na dół, znaleźliśmy zejście. Uwaga Justyna. Więc dwa wózeczki na dół i schodzimy na tą plażę. Tyle z podróżowania, zostawiam Justynę z dzieciakami tu na plaży. Boję się. Ja idę szukać tego Gołębiewskiego od frontu. A później idziemy tam. Teraz musimy tam dojść. Kiedyś szukaliśmy tego miejsca, ale teraz go znajdziemy. To jest najlepsze, że z plaży w ogóle tego hotelu nie widać. Dreptam. Ani nie ma wejścia jak na razie. Ani w ogóle nie widać, gdzie ten hotel się znajduje. Zobaczyłem tylko na GPS-ie, że mam jeszcze 30 metrów i za chwilę wchodzę w górę. Najgorzej, że tu jestem chyba z tej samej strony. Co byliśmy tam, tak, nie wiem czy przejdę dalej. O, będzie lepiej widać. Będzie lepiej widać. Zaraz wam to pokażę. Tu robi wrażenie. Jeszcze większe niż z tamtej strony. No kurde, tam byliśmy tak blisko. Tutaj z tej górki najlepiej chyba widać. Jest ogrom. Tamta część chyba ma być oddana już w tym roku. A ta widać, że jeszcze dużo pracy przed nią. Ale chyba idę w dobrym kierunku. Szkoda, że tu się nic nie dzieje na tej budowie. Przejdziemy jeszcze kawałek dalej. Oła! Oła! Zapadam się. Teraz czuję się jak taki eksplorator, który odwiedza takie miejsca, w których jeszcze nikt nie był. A to po prostu zwykły hotel. Ale jest przeogromny. O, tu można wejść przed podsiadką. Najbardziej zależało mi, żeby zobaczyć go od frontu. No i w sumie widzę. Ciekawi mnie, czy w ogóle ten hotel będzie miał stąd zejście na plażę. To jest ciekawe. Drzewa posadzone, ładnie, elegancko, ale żeby tu jakieś prace były wykonywane, ciężko powiedzieć. To też jest taka linia, której raczej nie można naruszyć. To znaczy naruszyć też nie można lasu, który został naruszony. Ale o, tutaj z tej perspektywy wam go pokażę. Jest przeogromny. Przeogromny hotel. O, tu najlepiej wygląda. To jest taka centralna część tego hotelu. Zobaczcie. Może to zrobią. Tu jest takie jakby główne wyjście. Może tu zrobią jakieś schody czy coś na dół. Jakieś windy, nie wiem. Ja bym to zrobił tak, że po prostu z plaży jest na dół wejście i dopiero wchodzi się już w hotelu na tą plażę. Ta część jest zagospodarowana elegancko, może uda im się w tym roku to otworzyć. Ale tak jak mówię, wielki szacuneczek dla pana Gołębiewskiego, bo w dzisiejszych czasach, znaczy kiedy to zaczął, to były troszkę inne czasy, ale mimo wszystko w dzisiejszych czasach mieć taki upór i wszystko, żeby skończyć i chcieć skończyć taką wielką budowlę, monstrualną można powiedzieć,
to trzeba mieć spore zaparcie, kapitał, możliwości, chęci, zdrowie. Ale to już tak napędza człowieka, nie? Jak skończysz jeden hotel, drugi, trzeci, to chcesz następny, większy, ale to są ludzie biznesu. Ja takich ludzi szanuję. Biegniemy do Bimbinki, Justynki, o kurde. Byle się tu nie spierniczyć z tym biegiem. Góra, dół, teraz weszliśmy z dwoma wózeczkami na górę. Ciekawe, czyj to był dom? Tego nie wiem. No. Dotarliśmy do Trzęsacza, tutaj też byłem jakieś kilka, może 5-6 lat temu na jakimś evencie, jaki pracowałem i pamiętam, że tu był taki fajny pomost jakiś, czy jakiś taki taras widokowy, więc chciałem moją rodzinkę tu zabrać i pokazać, jak ten taras wygląda. Nie wiem, czy to jest to miejsce, które wam chciałem pokazać, ale jak już tu dotarliśmy, to zobaczmy. Podoba ci się tu? To jest to, co widzieliśmy wysunięte od tak, tego? Tak, tylko nie wiedzieliśmy, że to jest aż tak daleko, a chcieliśmy tu ostatnio przyjść na nogach, znaczy ostatnio, 3 lata temu. Biegniemy za Justyną Bimbiną. Chłop się kąpie, zobaczcie, tam się chłop kąpie. Plażowanka mu się zachciało. Tam jest hotel, który, nie wiem, czy to widać teraz. Tam jest hotel, gdzieś tam, o tam, w którym byliśmy przed chwilką, co wam pokazywałem. Wow, jak wysoko, nie? Masakra! Ale wysokości. A! Nie skacz, nie skacz, kobieto! Tu jest wysoko, dobra. Hoppa, jak biega tam. Gdybyś tak przelatała z gołym dubskiem, to by była atrakcja. Tyle z Trzęsacza, zobaczyliśmy ten pomost, to było najważniejsze cykl tego programu. Byliśmy tu całe 10 minut. Jedziemy teraz do Kamienia Pomorskiego. Pitek jest! Justynka mówi, że nie daje rady i musiała sobie tutaj... Myślę, no to ty mówisz, że nie śpisz w nocy, no ja nie wiem, skąd ty masz tyle energii. Śledzik na przystawkę i zupa tajska z krewetkami, bez krewetek jest teraz sobie wzięła. Mamy jeszcze małą rybkę i takie bagieteczki. Bardzo dobre wszystko tu jest. Widzicie też wiatr swoje. Mówię do Wojtka, że to jest najbardziej pociągający widok ever. Tata z synem. Tak. Nie ma nic bardziej pociągającego. A jeszcze jakby się zatańczyli. Nie, to akurat jest żałosne. Cała jesteś żałosna. Jesteś pod słońcem. Idziemy oglądać jezioro. Jezioro, kopać. Kopać. Julek cały czas wykopuje ci. Dobra, drodzy Państwo, szukamy mini koparki dla Julka. Drodzy widzowie, odwiedzajcie nasz Patronite. Jak nie znajdziemy, to ją kupimy albo zespawamy. Zobaczcie link w opisie, Patronite. Wspierajcie, szukamy koparki. Tak, Julek? To był szybki spot reklamowy. Zostawcie łapki w górę, komentujcie ten materiał. Cały czas jesteśmy przy momencie koparki.